Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Dzisiaj przychodzę z takim czytaniem, kolektywnym czytaniem, związanym z datą 8 sierpnia. Mimo że 8 sierpnia jest już za nami, ta wiadomość jest nadal aktualna i ona przynosi takie bardzo ciekawe inspiracje, którymi chciałabym się z Tobą podzielić. Tak jak powiedziałam, za nami 8 sierpnia i to jest tak zwana Lwia Brama, czyli portal 88. Ja przypominam, że jesteśmy w sezonie lwa właśnie. Ja na dniach pewnie wrzucę urodzinowe czytanie dla tego znaku. Ale wracając do tej daty 8 sierpnia, wierzy się, czy niektórzy wierzą, że ten portal to jest takie otwarcie galaktycznej bramy, przez którą dostarczana jest energia o wysokiej, bardzo wysokiej częstotliwości, jakby wprost do naszych istot, tak? Pozwalając nam odrodzić naszą energię duchową i też pozwalają na odrodzenie energii duchowej Matki Ziemi. Tak? I ta energia o wysokiej częstotliwości wspomaga nas w otwieraniu naszych centrów energetycznych, w inspirowaniu czy wręcz wyzwalaniu nowych pomysłów, w podnoszeniu naszej świadomości, w zwiększaniu naszej zdolności do pobierania takich kosmicznych, intuicyjnych czy kreatywnych też przekazów czy wglądów. I to zjawisko, ten portal 88 Lwia Brama, związane jest ze wschodem gwiazdy Syriusza. Ja nie będę tutaj o tym za dużo mówić, bo się na tym nie znam, ale wiem, bo przeczytałam, że tak jak nasze Słońce odżywia nas, nasze ciała fizyczne, tak Syriusz wierzy się, tak, że jest odpowiedzialny za przesyłanie życiodajnej energii do naszych ciał duchowych. I właśnie dlatego otwarcie tego portalu może przynieść przebudzenie, wznieść poziom naszej świadomości na nowe wyżyny. I dni po otwarciu tej bramy to jest taki, znowu wierzy się, że jest to korzystny czas, do medytacji, do manifestowania, do wszelkich rytuałów odnowy. Ja zachęcam Cię do poczytania o tym, jeżeli Cię to interesuje. To, czy wierzymy w kosmiczne portale, w astrologię, w numerologię, to jest sprawa indywidualna i to jest tak naprawdę drugorzędne w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja uważam, że każda okazja jest dobra, aby dać się zainspirować, tak? Spędzić chwilę na refleksji. Poza tym osobiście lubię i chcę wierzyć w kosmiczne portale. Nikt mi nie może tego zabronić, tak? Dlatego właśnie to dzisiejsze czytanie jest zainspirowane otwarciem tej lwiej bramy, tego portalu manifestacji. Ale przede wszystkim jest to wiadomość o otwieraniu siebie energetycznie na osiąganie swoich marzeń, celów, o pobudzaniu i uwalnianiu swojej własnej energii twórczej, kreatywnej, tej energii manifestacji i o podążaniu za podszeptami duszy. Ja dzisiaj skorzystałam z dwóch talii, wyrocznia uzdrawiającej energii i sekretny język światła, przekazy z Twojej duszy. Jak widzisz, w obu tych taliach jest dużo światła i takiej krążącej, buzującej, świetlistej energii. Z tej pierwszej talii wypadła karta uwolnienia, release, a jak spojrzałam na dół talii, to tam była karta radości, czyli joy. I to mi się od razu ułożyło w uwolnij radość. Z drugiej talii pojawiła się karta numer 45, niech Twoje światło świeci, czy pozwól swojemu światłu świecić. No i właśnie, uwolnij to światło, uwolnij radość, uwolnij energię, która w Tobie buzuje, może kreatywną, może emocjonalną, może seksualną, energię życiową, uwolnij, daj jej upust. Teraz jak zaczęłam mówić o tym uwolnieniu, to za oknem włączyły się, jak to się nazywa, to takie do trawy, nawilżacze. Uwolnienie wody nastąpiło, tak? Nie blokuj tej energii. Pozwól swojemu światłu świecić, światło z Twojego serca. A światło to jest też jasność, czyli prawda, więc emanuj swoją prawdą, tą właśnie z Twojego serca. Bądź autentyczną wersją siebie, nie chowaj swojej prawdy w cieniu. Bądź taką wersją siebie, jaką pragniesz być głęboko w środku. Nie musisz o to walczyć, to nie musi i to nie ma być bitwa. Uwolnienie tej Twojej prawdy i radości ma przynieść Ci spokój, ma pomóc przywrócić równowagę w Twoim życiu. Bo tam, gdzie nie idziesz zgodnie ze swoją prawdą, tam nie ma równowagi. I karta uwolnienia, ta pierwsza karta od lewej mówi, przestaje walczyć ze swoimi lękami i z trudami życia. Kontroluje swoje myśli, żyje w chwili obecnej i akceptuje każdy etap życia. Pracuję nad tym, nad czym mam władzę i składam w ręce Boga to, czego nie mogę zmienić. Ufam, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Karta radości z kolei mówi, jak dziecko odkrywam radość w prostocie życia. Szczęście tkwi w magicznych chwilach, a nie w świecie materialnym.
Nawet najmniejsza radość jest wielkim źródłem światła. Mówiłam, że jest to wiadomość o otwieraniu siebie energetycznie, na osiąganie swoich marzeń, celów, o pobudzaniu swojej własnej energii twórczej. I kluczem do tego, zgodnie z inspiracją tej Lwiej Bramy 2023, i według moich kart, jest uwolnienie potrzeby kontrolowania wszystkiego, uwolnienie oporu wobec wyzwań, bo one zawsze będą, i zaufanie w siebie, w swoje zdolności, w to, że wszystko będzie dobrze. Nie dlatego, że magiczna różdżka tak zrobi, tylko przede wszystkim dlatego, że wierząc w siebie będziesz ufać, że z każdym wyzwaniem sobie poradzisz, dzięki swojemu intelektowi, swojej wiedzy, doświadczeniu, intuicji itd. Szczęście tkwi w magicznych momentach. I to ty te magiczne momenty tworzysz, masz moc zapraszania ich do swojego życia. Bo żeby magia się działa, to trzeba być na nią otwartym i w nią wierzyć. Nie ma innej opcji. Dzieci wierzą, że wszystko jest możliwe, tak? Więc kiedy z dziecięcą radością i wiarą zmierzasz ku realizacji swoich marzeń i celów, to prowadzi ci entuzjazm, ufność, ekscytacja. Nie ma lęku czy przeszkód. Więc potrzebna ci jest autentyczna ekscytacja i na pewno masz taką w sobie, jak pomyślisz o swoim marzeniu czy o swoim celu i wyobrazisz sobie, że już go masz. Więc uwolnij tę ekscytację i pozwól jej, żeby cię prowadziła. Entuzjazm będzie cię nakręcał, będzie cię motywował, pomoże ci utrzymać kurs i zaangażowanie. To właśnie z entuzjazmem osiąga się sukcesy. A te sukcesy będą napędzały dalej entuzjazm i ciebie do osiągania kolejnych sukcesów. I tak to się będzie toczyło. Od małego, kolejnego, jednego sukcesu do kolejnego, tak? Tak to działa. I pamiętaj, że to nie jest wstyd być dziecięco podekscytowanym, kiedy się jest dorosłym człowiekiem. Bo uczy się nas i koduje się w nas takie przekonania, że głupio coś robić będąc dorosłym, bo to jest śmieszne czy niepoważne. Bzdurą jest twierdzić, że będąc dorosłymi nie mamy prawa się autentycznie radować, wygłupiać wręcz też i okazywać tę radość czy entuzjazm, bo to nie odejmuje nam intelektu i tego, że nadal rozsądnie i mądrze prowadzimy swoje życie. Takim energioubijaczom mówimy stanowcze nie. Otaczać się trzeba ludźmi, którzy podbijają naszą dobrą energię, inspirują, motywują, zachęcają, wspierają nasz rozwój, a nie takimi ludźmi, którzy chcą to zdusić w zarodku. To jest też przypomnienie, które przychodzi do nas przy okazji tej bramy 88. Trzecia, ostatnia karta, numerze 45, co możemy sprowadzić do dziewiątki, więc bardzo symboliczne, bo w czytaniu dzisiaj króluje ósemka, a tu mamy następną w kolejności dziewiątkę, więc wrzesień dla wielu z nas energetycznie może być ważnym miesiącem. A ta karta mówi właśnie, bądź autentyczna, autentyczna. Obejmij i zaakceptuj swoją wyjątkowość. Raduj się z bycia sobą. Zamiast ciągle próbować być kimś innym lub być nadmiernie krytycznym wobec siebie. Jeżeli są jakieś części ciebie, które odczuwasz jakoś dziwnie, to może to być spowodowane tym, że stawiasz im opór, nie akceptujesz jakiejś części siebie na poziomie fizycznym, duchowym, mentalnym, emocjonalnym, jakimkolwiek. I przez to stawiasz opór doświadczaniu siebie samego, siebie samej w pełni i co za tym idzie, nie pokazujesz pełnej wersji siebie światu. Czyli nie żyjesz w pełni. Czasem wszyscy czujemy się obco, to jest normalne. Czujemy się dziwnie, czasem czujemy się jacyś niepasujący. I w takich chwilach, te karty mówią, że w takich chwilach jeszcze ważniejsze jest, żeby akceptować siebie. Żeby uwolnić się z kajdan takiej nieustającej oceny innych i siebie samego, percepcji i kajdan tego, co inni o tobie myślą. Nie blokuj swojego połączenia z twoją duszą, by zrównaj się z jej częstotliwością, dostrój się do tego, co w niej gra i pozwól temu grać i świecić. Idź przez życie w zgodzie z Twoim światłem, z pieśnią Twojej duszy, a rytm niech wybija Twoje serce. Tak, kochanie i akceptowanie siebie nie oznacza takiego bezkrytycznego spojrzenia. Jeżeli są jakieś elementy Ciebie, które wiesz, że można ulepszyć, to zaangażuj uczciwy wysiłek, aby to zrobić, zamiast odpierać tę część siebie, bo ona nie zniknie. A jeżeli to jest coś poza Twoją kontrolą i nie masz możliwości tego zmienić, to włóż wysiłek, aby to zaakceptować i się z tym pogodzić. Taka medytacja połączona z wizualizacją tego światła, uwalnianiem tego światła, tej radosnej, twórczej energii, z uwalnianiem tego. Medytacja, wizualizacja czy rysowanie tego, opisywanie tego, jak ktoś woli słowa. Takie, wszystkie takie kreatywno-duchowe zajęcia, albo śpiewanie może o tym,
mogą przynieść wielu osobom ulgę i pomóc też oswoić się ze świadomością tego, że wszyscy mamy piękne światło i mamy prawo nim świecić z pełną mocą. Więc uwolnij radość z bycia sobą. Taki piękny przekaz dla nas z okazji Lwiej Bramy. Uwolnij radość z bycia sobą. Ciesz się z bycia sobą. I zostawię to tutaj, tak po prostu. Dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy. Do zobaczenia.